Mecenasem magazynu Dasz Bór jest Polski Związek Łowiecki. Na program zaprasza sponsor marka Blazer, producent modelu R8. Sponsorem programu jest producent optyki myśliwskiej firma Swarovski Optik. Koniec roku to taki czas, kiedy bardzo dużo polujemy. To czas, kiedy coraz bliżej są święta i to czas, kiedy często przychodzą do nas fajne prezenty, ale czasami także i święty Hubert jakiś prezent nam darzy. No, tak zdarzyło się w moim przypadku. Zapraszam Was na kolejny odcinek magazynu łowieckiego Dasz Bór i zapraszam Was na początek na jedno z lepszych polowań zbiorowych, na jakim miałem okazję być. Na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primus Hunting. Na program zaprasza sponsor sklep z akcesoriami dla każdego myśliwego forhunting.pl. Sponsorem programu jest firma Magum, dystrybutor kaloszy myśliwskich szwedzkiej marki Arxus. Na polowanie wyruszyliśmy wcześnie rano. Do przejechania mieliśmy ponad 100 kilometrów. Pogoda zapowiadała się wyśmienicie. Miało nie padać i miało czasem nawet zaświecić słońce. Gdy dotarliśmy na miejsce zbiórki, wszyscy już na nas czekali. Rozpoczęła się odprawa, w czasie której prowadzący polowanie, Jacek Bieraśniewicz, przekazał wszystkie najważniejsze informacje. Dzisiaj zapolujemy dziki wszystkie łanie, cielęta i drapieżniki. Na początku polowania nie mogli się już doczekać nie tylko myśliwi, ale i psy. W końcu losowanie kartek. Siódemka wylosowana, prawdopodobnie jedno z najszczęśliwszych stanowisk, z najszczęśliwszych kartek, które mogłem dzisiaj wylosować. Jesteśmy dzisiaj na polowaniu zbiorowym w kole łowieckim Dzik Gryfice. No i cóż, zaczyna się naprawdę miły dzień. Przemek, mówiąc o tym szczęśliwym dniu, nawet nie przypuszczał, jak bardzo ten dzień zapadnie mu w pamięć. Wszyscy już stali się posiadaczami kartek stanowiskowych. Teraz wystarczyło zapakować się do bonanzy i wspólnie ruszyć na pierwsze pędzenie. Atmosfera była wspaniała. Żarty, uśmiechnięte miny i cała masa takich łowieckich, lekkich uszczypliwości, mających na celu wywołanie uśmiechu u współtowarzyszy. Po prostu super. Koniec jazdy. Teraz przyszła czas na rozstawienie. Dojechaliśmy już w to miejsce, gdzie wszyscy musieli opuścić bonanzę. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest to, że wszyscy jedziemy jednym pojazdem. Mniej hałasu, mniej rozgardiaszu tego wszystkiego. No i prowadzący ma nad nami jakąś kontrolę. I o to w tym wszystkim chodzi. Pierwsze pędzenie jest zawsze jakąś niewiadomą. Każdy liczy na to, że to właśnie jemu święty Hubert pozwoli sprawdzić umiejętności strzeleckie. Zostaliśmy na stanowisku. Czas załadować broń, sprawdzić, czy lufa jest pusta. Pusta, wszystko jest ok. Często podczas polowania zbiorowego mówię, że ładuję broń dopiero wtedy, kiedy dwóch kolegów stoi obok mnie i mówię, że wtedy można załadować. Dużo z Was pisze mi, że to jest niezgodne z przepisami. To jest zgodne z przepisami, to jest moje rozszerzenie takiego przepisu. Chcę załadować broń wtedy, kiedy widzę już kolegów, którzy są z boku i żeby to było troszeczkę bezpieczniejsze. Nie oddaję strzału nigdy wtedy, kiedy jeszcze nie mam dwóch kolegów ustawionych obok siebie, dlatego że chcę, aby oni także widzieli, w którym miejscu ja stoję, czy oni nie zmienią tego stanowiska, gdzie rozprowadzający może ich jeszcze gdzieś podprowadzić.
najważniejsze na polowaniu zbiorowym zawsze jest bezpieczeństwo, bezwzględnie. Czas załadować tą broń w końcu. Strasznie zimno. Dzisiaj wiaterek, minus 3 stopnie, słońce, niby dobra pogoda, ale jest naprawdę bardzo chłodno. Palce strasznie marzną. Już słychać nagankę, a więc za chwileczkę może pojawić się gdzieś tutaj koło nas zwierzyna. W oddali słychać pierwsze strzały. Wydają się celne, choć jak zwykle nie mamy pewności. Przemek ze słuchawkami próbuje wyłuskać spośród szumu wiatru jakieś odgłosy zbliżających się zwierząt. Co chwilę padają strzały. Wszyscy są w gotowości, wyczekując na swoją szansę. Przed nami w oddali naganiacze. Trochę chyba się zgubili, zbili się w jakąś grupę i teraz rozciągają się na nowo na linii tutaj przed nami. Pewnie pójdą dalej, lepiej rozstawieni. Natomiast było już kilka strzałów. Jeden z nich nawet słychać było, że trafny. Słychać było takie oddanie kuli, ale to wszystko gdzieś tam na czole. Tym razem pan redaktor nie miał racji. Naganka poszła dokładnie tak, jak powinna. Asymetrycznie ukształtowany miot spowodował, że koledzy podkładacze i naganiacze musieli przesuwać się w odpowiednim miejscu raz w prawo, raz w lewo, tak by nie ominąć najważniejszych gęstwin. Pierwsza zwierzyna wyparowała blisko nas, dwa stanowiska dalej, ale była to sarna, na której dzisiaj nie polujemy. Ale emocji już troszkę było. Biurka! Koniec pierwszego pędzenia. Czas na małe podsumowanie, wymianę informacji i opowiadanie o emocjach, które towarzyszyły myśliwym podczas tych kilkudziesięciu minut. Znowu ruszamy w kolejne miejsce. Tym razem krótka jazda. Tym razem krótka. Bo mioty nie były zbytnio oddalone od siebie. Po chwili Przemek, już zwarty i gotowy, oczekuje na rozpoczęcie pędzenia. Tym razem naganiacze przepędzają młodniki. Już słychać ich coraz wyraźniej. Gdy polujemy w terenie typowo leśnym, zawsze trudno jest określić tą odległość do naganki, która porusza się w miocie. Jednak myśliwy musi być na tyle ostrożny i wiedzieć, kiedy nie może oddać strzału w miot i musi umieć określić odległość do naganki. To jest bardzo ważne. Bo tylko dzięki temu możemy bezpiecznie oddać strzał do miotu. A możemy to zrobić na odległość maksymalnie 40 metrów oraz w czasie, gdy naganka jest od nas oddalona co najmniej 100 metrów w terenie leśnym i 150 metrów w terenie otwartym. A jak wygląda takie pędzenie oczami naganiacza? Mamy kumpla na stanowisku. Przyszedł sobie do nas jeden z psów naganiaczy.
i chyba chce zostać gwiazdą filmową, bo w nagankę ruszać mu się nie bardzo chce. Cały zmoknięty, przeszedł przez jakąś wodę, trzciny. Jakby pobiegał, byłoby mu cieplej. Szukaj dzika, szukaj dzika. Czekamy. Cały czas przyglądamy się, co robią nasi koledzy na bocznych stanowiskach. Wszyscy strzelają w koło, tylko nie my. Po lewej, po prawej biegają dziki, a do nas niestety nic. Zbiórka! Koniec pędzenia. No cóż, tak już czasem bywa. Koniec pędzenia, więc idziemy zobaczyć, czy kolegom, sąsiadom jednak coś udało się trafić, czy tylko strzelali na wywat. Broń oparta o drzewo, rękawiczki już na rękach, a więc znak to, że kolega coś strzelił. Tak. Dzik trafiony? Trafiony za ucho. Widziałem, jak kurczę bieg, także zrolował tam kawałeczek tak, dalej. Tak, to idziemy zobaczyć, widzę, że kolega gotowy, ale tak. Chyba jeszcze złom ostatni kęs się. Oczywiście. No, pięknie. No, dzik padł pod świerkiem, a więc... O, kolego. Ostatni kęs, pieczęć. No i cóż. Dasz bur. Dziękuję. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. No a teraz, jak to bywa na polowaniu, ten przykry obowiązek. Trzeba wypatroszyć, trzeba zadbać o tuszę, aby się nie zmarnowała. Polowanie udane. Jedziemy na kolejne pędzenie. Atmosfera coraz lepsza, bo praktycznie każdy coś widział, jakąś zwierzynę. A kilku kolegów wpisało się już na listę skutecznych strzelców. Obstawiamy kolejny miot. Naganka rusza. Wszyscy z niecierpliwością oczekują tego, co może się wydarzyć. Niestety coraz bardziej zaczyna zmieniać się pogoda. Coraz silniejszy wiatr oraz coraz niższa temperatura wychładzają nasze organizmy. Na szczęście każdy odgłos wystrzału albo grające w środku miotu psy i głośniejsze krzyki naganiaczy skutecznie podnoszą nam adrenalinę i emocje ogrzewają nas ze zdwojoną siłą. I znowu kanonada gdzieś tam w oddali. Koło nas na razie nie ma nic. Zamykamy na zatropiu. Niestety mamy przed sobą takie wysokie trawy i jeśli coś do nas przyjdzie, to musimy się dobrze wpatrywać, aby zobaczyć jakąś zwierzynę, która może tutaj przybiec. Cisza, spokój, koledzy po prawej, kolega po lewej. Czekamy. A strzały oczywiście z przodu. Koniec pędzenia. Jedziemy na kolejne. Na czapkach i kapeluszach kolejnych myśliwych pojawiają się gałązki złomu. Szczęśliwych, skutecznych strzelców przybywa z każdym pędzeniem. Niestety Przemek na razie nie dołącza do tego grona. Zanim dotarliśmy na stanowisko, musieliśmy pokonać sporo wody, sporo kałuż, a właściwie sporo błota. Buty zdały egzamin, chociaż lepsze okazałyby się kalosze, których dzisiaj niestety nie wziąłem. Myślałem, że będziemy polować głównie na lesie, a jednak przeprawa przez tą łąkę spowodowała, że no,
trzeba było troszeczkę pobrodzić, mniej więcej po łydki. Bo czego jak czego, ale wody w tym roku nie brakuje nigdzie, a zwłaszcza w lesie i na łąkach. Wiejący coraz mocniej wiatr spowodował, że Przemek swoje słuchawki zamiast na uszy założył na ramię. Nagle z lasu wybiega cała chmara łań i widząc myśliwych stojących w połowie łąki, rozprasza się na kilka mniejszych grup. Jedna z nich przebiega w pobliżu Przemka. Wyparowały łanie, które przebiegły przed nami w miocie. Natomiast starałem się nie strzelać do biegnącej łani w miot. Dopiero poczekałem, kiedy wyszła za miot. No i 5 strzałów, 3 trafne, 2 niestety spudlone, no ale łania leży. Łania, tu jest jedna została przy rowie. Tam chyba jeszcze jest jedna, musimy sprawdzić. Gratuluję, koledze. A więc i pan redaktor otrzymał swoją szansę od świętego Huberta. Daszbur. Gratuluję, koledze, pozyskania pięknej łani. Daszbur. Bardziej w tak gościnnych progach. Tak jest. Bardzo dziękuję. Udało się. Po 4 miotach nadszedł czas, by ogrzać się chwilę przy ognisku i zregenerować swoje siły doskonałą zupką. Gdy jest tak zimno, smakuje ona zawsze wyśmienicie. Pan redaktor oczywiście nie mógł ominąć tak ważnej części polowania i ze smakiem wpałaszował nawet 2 michy. Po przerwie na posiłek całą ekipą przenieśliśmy się w okolice miejscowości Stuchowo, gdzie miało odbyć się tego dnia ostatnie pędzenie. Pogoda stawiała przed myśliwymi coraz wyższe wymagania. Dostaliśmy zadanie specjalne i specjalne miejsce, na którym będziemy siedzieli. Mamy zwyżkę, chociaż wiatr jest naprawdę przenikliwy i zimny. To będziemy tam siedzieli. Z góry powinniśmy mieć lepszy widok. Widoczność ze zwyżki była bardzo dobra. Mieliśmy doskonały ogląd sytuacji w miocie, jak i poza miotem. Po dosłownie kilku minutach obserwacji poza miotem pokazał się Przemkowi całkiem spory wycinek. Właśnie na przedpolu pojawił mi się dzik, wyszedł z trzcin, strzelałem do niego, poszedł w prawo, później będziemy musieli sprawdzić, nie wiem czy dostał, strzelałem do niego jak się poruszał, jak szedł. Emocje cały czas były na wysokim poziomie, wkoło co rusz słychać było strzały, krzyki na ganki i granie psów. Po kilkunastu minutach w oddali widzimy, jak dziki przebiegają między trzcinowiskami i kierują się w naszą stronę. Tym razem Przemek chce, by podeszły blisko. Gdy są od nas o 20 metrów, przepuszcza lochę i strzela do drugiego w kolejności dzika oraz ostatniego. Dziki mijają zwyżkę z drugiej strony i pędzą do trzciny. Kolejny dzik zostaje trafiony i po paru krokach pisze testament. Magazynek został opróżniony i trzeba szybko doładować amunicji. Po kilku kolejnych minutach nadchodzi następna watacha dzików. Kolejny raz Przemek przepuszcza lochę i zatrzymuje jednego przelatka oraz pudłuje do następnego. Kilka minut później szybki przelatek zostaje w ogniu. Na sam koniec pędzenia pod zwyżkę zapędza się ranna sztuka, która ewidentnie utyka. Celny strzał zatrzymuje dzika w miejscu. Koniec polowania.
I na sam koniec ostatni dzik. Dzisiejsze polowanie w kole łowieckim, dzik, gryfice, było chyba jednym z moich najlepszych polowań zbiorowych, na jakim byłem. Perfekcyjna organizacja, wspaniała atmosfera i cała masa zwierzyny. No i chyba mój rekord, jeśli chodzi o pozyskanie dzików, bo w tym jednym miocie strzeliłem, jak to się mówi, nie trypleta, nie dubleta, a kwadrypleta, a więc 4 dziki. A muszę sprawdzić jeszcze jedno miejsce, bo może się okazać, że tych dzików jest 5. Po szybkim sprawdzeniu miejsca strzału i małym przeszukaniu trzcinowiska, przypuszczenia Przemka potwierdziły się w 100%. 5 dzików w jednym pędzeniu. Patroszenie oraz ściągnięcie całej ustrzelonej zwierzyny z ostatniego miotu trwało bardzo długo. Inni koledzy mieli również sporo szczęścia i Bór im darzył. Byli tacy, co strzelali po 2 lub 3 dziki, ale 5 udało się tylko Przemkowi. Uroczysty pokot odbywaliśmy już w ciemnościach w czasie padającego deszczu ze śniegiem, ale skoro mieliśmy siłę, by polować, tym bardziej mieliśmy siłę i chęć, by oddać cześć upolowanej zwierzynie. W sumie na pokocie znalazło się 5 łań, 27 dzików oraz lis, a prowadzący polowanie Jacek Bieresniewicz ogłosił królem polowania pana redaktora. Jeśli mogę tylko słowo? Tak, oczywiście. Bardzo chciałbym wszystkim podziękować za zaproszenie, szczególnie tutaj kolegom prowadzącym. Chciałbym powiedzieć, że wspaniała atmosfera, bardzo dobrze przeprowadzone polowanie. Bardzo dawno nie byłem na tak dobrym polowaniu, tak dobrze przeprowadzonym, tak bogatym w zwierzę i w tak fantastycznej atmosferze. Bardzo wam wszystkim dziękuję i dasz bud. Mam nadzieję, że to polowanie, które właśnie obejrzeliście, podobało wam się równie jak mi. No, święty Hubert już na początku grudnia zrobił mi wspaniały prezent, bo nigdy w życiu wcześniej nie udało mi się ustrzelić 5 dzików w jednym pędzeniu, nawet w czasie jednego polowania. Było to naprawdę fantastyczne przeżycie, świetna atmosfera i wspaniali koledzy. Naprawdę było wspaniale. No ale jest ten czas, kiedy siedzicie przy świątecznym stole, kiedy razem z całą rodziną, być może oglądacie nasz program, i z całą rodziną spędzacie święta. Z tej okazji chciałbym złożyć wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, wspaniałych przygód na niwie łowieckiej, ale tak samo dużo pomyślności w życiu prywatnym, abyście nie zapominali o tym, że to właśnie dzięki waszym drugim połówkom możecie wyskoczyć do lasu. Bądźcie dla nich w tym czasie naprawdę bardzo mili i dobrzy, bo to dzięki właśnie waszym rodzinom, które są w stanie wytrzymać tą często mało przyjemną nieobecność w domu podczas polowań, wy możecie być gdzieś tam i realizować swoją pasję. Dziękuję wam również za to, że oglądacie nasz program i że jesteście z nami, że wspieracie nas dobrym słowem, a także różnymi uwagami, z których czerpiemy całymi garściami. Czasem zdarza się też tak, że dostajemy od was przysłowiowe bęcki za to, że popełniamy błędy. Po to jesteście naszymi recenzentami. Jeszcze raz składam wam serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności, samych smakowitości. Mam nadzieję, że pod choinką była cała wielka góra prezentów, no i że będziemy widzieli się coraz częściej w różnych odcinkach magazynu łowieckiego Dashboard, a może i w innych programach. Zobaczymy, co czas i nowy rok przyniesie. Natomiast na pewno życzyłbym sobie, aby polscy myśliwi i polskie diany naprawdę dbali o swój wizerunek, a także o to, abyśmy byli szanowani. I cieszmy się z tego, że mamy tak wspaniałą pasję, że potrafimy tę pasję doceniać, być gdzieś tam w lesie i być razem. Bo łowiectwo to coś wspaniałego, co łączy ludzi ze wszystkich stanów, ze wszystkich profesji, ze wszystkich grup społecznych. I jest to ewenement na skalę światową. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, zdrowych, wesołych świąt i dasz bur. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku
magazynu łowieckiego Dashboard.